System Solbet uzupełniony jest o wiele elementów ułatwiających prowadzenie budowy i zapewniających szybkie postępy prac budowlanych. Nadproża zbrojone Solbet to bardzo wygodne w stosowaniu prefabrykaty. Ich niewielka masa umożliwia przenoszenie i montaż ręczny bez użycia dźwigu. Nadproża Solbet nie wymagają też podparcia montażowego ani dodatkowych prac zbrojarskich. Wysokość nadproży odpowiada wysokości bloczków Solbet i wynosi 240 mm. Maksymalna długość nadproży to 230 cm. Pozwala to przykryć otwór drzwiowy lub okienny o szerokości do 180 cm. Kształtki U są elementami, które stanowią tracony szalunek. Wykonuje się w nich elementy żelbetowe wylewane na budowie. W zależności od potrzeb można w kształtkach wykonywać elementy żelbetowe takie jak podciągi, nadproża, wieńce, słupy czy trzpienie. Płytki mają szerokość 6 lub 8 cm. Wykorzystuje się je na różne sposoby, na przykład do obudowy wieńca lub do drobnej zabudowy wewnątrz budynku, takiej jak obudowa szafki, wanny czy prysznica. Biała klejowa zaprawa murarska do cienkich spoin. Jest ona niezbędna przy murowaniu elementów murowych, solbet na cienką spoinę. Jej parametry są dopasowane do parametrów bloczków. Jako producent elementów murowych oraz chemii budowlanej dbamy o to, aby również zaprawy murarskie i inne wyroby chemii budowlanej były dopasowane właściwościami użytkowymi do elementów murowych. Metalowe łączniki do ścianek działowych. Służą do łączenia ścian działowych ze ścianami nośnymi bez potrzeby przewiązania bloczków. Dzięki nim możliwe jest wykonanie ścianek działowych w dowolnym miejscu. Stosuje się je także przy wykonywaniu słupów w kształtkach U jako elementy spinające kształtki. Zbrojenie do spoin wspornych. Służy do wzmacniania niektórych miejsc w murowanych ścianach, które należy wzmocnić niezależnie od zastosowanego materiału murowego. Zbrojenie stosuje się na przykład w strefach podokiennych lub jako wzmocnienie ścian.